Sopotu. Za mną hotel Radisson Blue. 4 gwiazdki, 219 pokoi w 10 różnych stylach. 250 metrów od nas znajduje się plaża, a 1,5 kilometra w tamtą stronę mamy do Monte Cassino. Podobno ten Radisson ma największy basen hotelowy w całym Trójmieście, więc sprawdzimy, czy jest to prawda. I co mnie zaintrygowało, to fakt, że we wszystkich pokojach znajdują się łóżka o ponadstandardowym wymiarze, mają bowiem 210 cm długości. Czy to oznacza, że jakość mojego snu będzie większa? Tego nie wie nikt, ale zaraz to sprawdzimy. Zapraszam Was na nowy odcinek i standardowo zobaczymy, jaka jest różnica pomiędzy najtańszym a najdroższym pokojem i czy jedzenie w restauracji hotelowej jest pyszne. Mam nadzieję, że tak. Chodźcie! Zobaczmy, jak on się tutaj prezentuje. Dzisiaj mam bardzo nietypową asystentkę. Później się dowiecie, kto to jest. I wita nas przepiękne, przestronne lobby. Ale tu jest, słuchajcie, światło. Piękne. Jedziemy na czwarte piętro, bo tam też znajduje się nasz pokój. I spójrzcie na to lobby. Nie, no to jest po prostu bajka. Wow, jaki piękny i nowoczesny i elegancki. Jakie mamy wielkie łóżko, nie, będziemy tutaj szaleć. Słuchajcie, dobra, bardzo ważna rzecz, czyli widok. Pozwolę sobie założyć okulary, ponieważ świeci słońce. O Jezu, jakie to jest wysokie okno. Wyższe niż w naszym domu. Więc mogę sobie wyobrazić, co oznacza czyszczenie u góry. No i mamy tutaj taki kojący widok na tereny zielone. Nieduży balkon, ale fajny. Kawkę można sobie wypić. O, wow, tam jest też fontanna. Nie wiedziałam, nie spodziewałam się. Także no, ładnie, ładnie. Zapraszam na room tour, dopóki jeszcze jest tutaj względny porządek. Także słuchajcie, tutaj mamy taki miły kącik do kontemplacji życia. Balkon, który już widzieliście i przed chwilą się dowiedziałam, że jeżeli mamy ochotę na pokój z widokiem na morze, to te pokoje są z drugiej strony tego budynku, ale one nie mają za to balkonu. Także słuchajcie, coś za coś, ale dla mnie ta zieleń kojąca jest naprawdę bardzo piękna. No i nasze ponadwymiarowe, ogromne łóżko, które ma 210 cm długości. Piękne grafiki, wszystko jest naprawdę nowiutkie i powiem Wam, że tutaj, słuchajcie, pachnie nowością. Łazienka, bo łazienka w hotelu każdego zawsze interesuje. Bardzo piękne, modne płytki marmurowe, bardzo mi się tutaj podoba. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo nowocześnie i wielki prysznic. Nie mamy wanny, mamy prysznic. Łazienka jest taka nie za duża, ale też nie jest jakaś klaustrofobiczna. Oj, tu jest lustro powiększające. Także tutaj nie mam telefonu w łazience, bo to jest standard 5-gwiazdkowy. Zobaczmy zatem, co kryje ten pokój u góry, co jest na końcu tych schodów. Także zapraszam na pięterko, moi drodzy. Zobaczmy, co tam na nas czeka. Nie spodziewałam się tego, że to będzie pięterko. I tutaj mamy taką antresolkę. Jezu, jak to jest fajnie! Zobaczcie, mała kanapka. Nie no, rewelacja. Ciekawa jestem, czy ona się rozkłada. Chyba nie. Czy ma funkcję spania? Że na przykład jak jesteś tutaj z dzieckiem, to to dziecko może sobie spać na antresoli u góry. Ciekawe. Wiecie, co mi się tutaj podoba? Wszystkie te meble ze złotymi elementami, bo to jest 100% mojej estetyki. W swoim domu mam też kilka podobnych mebli, więc czuję się tutaj bardzo tak swojsko. No fajnie tu jest. Fajnie, nie? No. No. A, no i też tutaj jest telewizor i też jest ta funkcja Watch Your Own Content. Także fajnie, Netflixik dzisiaj wieczorem będzie grany. Mojej uwadze umknęła szafa, nie wiem jak to jest, słuchajcie, możliwe, ale już to nadrabiamy. I tak, mamy tutaj ekspres kapsułkowy, rewelacja, uwielbiam, po prostu uwielbiam, jak w hotelach są tego typu ekspresy, także tutaj hotel bardzo zapunktował, jak na mój gust. Mamy tutaj safe, szuflady, które możemy sobie zapełnić i mamy również lodówkę. Jest też wino, o którym opowiem Wam więcej później, bo to jest naprawdę przeciekawa historia.
Ej, no i znowu jest żelazko w pokoju. Gdyby na całym świecie, we wszystkich hotelach były żelazka w każdym pokoju, byłabym najszczęśliwszą osobą na świecie. Serio. Mamy tutaj też czajnik, miejsce do powieszenia ubrań i deska do prasowania, też ciekawe. Wprowadzamy małą zmianę. Nie będę rzucać się na łóżka we wszystkich pokojach, dlatego że materace zazwyczaj są wszędzie takie same. W większości hoteli tak jest, tak przynajmniej, słuchajcie, być powinno. Bez względu na to, czy to jest single, czy to jest king size. I ostatnio, jak nagrywałam dla Was odcinek, to kilka osób na to zwróciło uwagę, że po takim rzuceniu się na materac, potem pościel musi być zmieniona i tak dalej, więc nie będziemy dokładać tutaj personelowi pracy i sprawdzimy to łóżko. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, bo ja tak. O! Idealne. I to jest właśnie taka twardość, którą ja uwielbiam. Wiecie już, że nie lubię bardzo miękkich matracy, a ten jest taki optymalnie twardy, jak lubię. Tak? A tutaj mamy kosmetyki Radisonowe. I mamy, słuchajcie, nawet krem do rąk. Wow. Oczywiście czepek kąpielowy. Zestaw do dbania o paznokcie. Mamy tutaj żel od prysznic. Mamy szampon. I mamy balsam, także naprawdę powiem Wam, bardzo ładne te miniaturki. Przetestujemy dzisiaj wieczorem. Pokój najtańszy. Jest też ładny. Jestem rozczarowana, bo myślałam, że jak pokój będzie najtańszy, to tutaj będzie nieładnie, tutaj będzie klaustrofobicznie i będzie po prostu inaczej. A on jest naprawdę fajny. Nie ma tego wejścia na antresole, które na przykład my mamy w swoim pokoju. Tutaj mamy dwa pojedyncze łóżka, single bed, które również mają ponad 2 metry. I to naprawdę widać, że one są dłuższe. Bardzo fajne. To jest taki ukłon w stronę wyższych osób, które się nie wysypiają na standardowych łóżkach. Widok mamy od tej samej strony, co nasz. Dobra, poszukajmy jakichś różnic. Mamy biurko. Nawet jest ekspres do kawy, słuchajcie. Bardzo proszę. Tutaj mamy taką samą zawartość szafy, więc może chociaż nie będzie żelazka, no. No please. Kurde, jest żelazko. No jest żelazko, jest żelazko. Znaczy, to bardzo fajnie. Ogólnie dla osób, które zdecydują się na wynajęcie takiego pokoju. Zobaczmy, czy łazienka jest inna. Tutaj mamy prysznic po drugiej stronie, a karta jest niełożona, więc jest trochę ciemno. Ale łazienka wygląda tak jak u nas. Jest prawie identyczna. Nowy pokój, nowa stylizacja. To jest zupełnie inny styl, słuchajcie. To właśnie tak słyszałam, że tutaj w dwóch różnych stylach te pokoje są urządzone, ale w ogóle tu jest wow i tu jest też inny widok, zaraz Wam pokażę widok. Słuchajcie, jesteśmy w apartamencie, który jest dużo droższy od tego najtańszego pokoju, wiadomo. Niemniej, ale ładnie, niemniej nie jest to najdroższy pokój w tym hotelu. Nie możemy niestety pokazać Wam apartamentu prezydenckiego, ja Wam wkleję zdjęcia z ich strony, dlatego że on jest zajęty. Więc niestety, no tak trafiłam. Tak, tam jest morze. Słuchajcie, tutaj może widać z pokoi, które są na czwartym piętrze. Jesteśmy na trzecim, aczkolwiek fajne jest to, że to jest taki apartament narożny i mamy okna z dwóch stron. I to sprawia, że ja się, słuchajcie, tutaj czuję, jakbym była u kogoś w mieszkaniu. Bardzo mi się to podoba, że właśnie to jest takie przestronne, także tutaj salon, tam sypialnia. Czy mamy miejsce do pracy? Czy mamy miejsce do pracy? Nie, tu mamy taki mały stoliczek, nie mamy takiego typowego biurka do pracy. Światła zostało zapalone i zobaczmy, jak wygląda łazienka. O, i ona jest tutaj już inna, jest inny design, mamy ciemniejsze kafle, jest też większa. Tutaj mamy prysznic, mam wrażenie, że te prysznice wszędzie są takie duże. Dwie umywalki, no przestrzeń tutaj jest super. Ten pokój jest 2 razy droższy niż ten najtańszy, więc ta różnica w cenie nie jest aż tak szokująca.
a jednak dostajemy dwa razy więcej przestrzeni, dużo większą łazienkę. I co ciekawe, w Radisonie tutaj można również zarezerwować pokoje rodzinne. Ale piękna jest ta lodówka na wina. I słuchajcie, wszystkie butelki, które tutaj widzicie, to jest Chateau Isolet. I zaraz wam powiem troszeczkę więcej na ten temat, bo to jest bardzo ciekawe. Właściciel hotelu ma swoją winnicę w Prowansji, we Francji. I tam właśnie wszystkie te wina powstają. To jest niesamowite, bo można powiedzieć, że to jest taka ich marka na wyłączność i tych win można skosztować w niewielu miejscach, między innymi właśnie tutaj w Radisonie. Jeżeli chodzi o piwo, to również tutaj serwowane jest piwo rzemieślnicze z lokalnej firmy. Tutaj jest otwarta kuchnia i za tą szybą będą powstawać nasze dania, także serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby, które tutaj pracują. Przed chwilą rzuciłyśmy z Oliwią okiem na menu. Jestem pod wrażeniem tego, jak fajne są tutaj przystawki. Naprawdę wybór jest taki konkretny. Same rzeczy, które lubię, może dlatego mi się podoba. Co? Ja słyszałam, że cukiernik, który tutaj pracuje, jest genialny w te klocki, więc kto wie. To też idziemy później na basen, nie wiem, czy nie utopimy się z pełnymi brzuchami, czy nie pójdziemy na dno. Mamy dania dla dzieci. Słuchajcie, doszła do mnie taka informacja z miasta, od osoby z zewnątrz, że tu jest obłędna pizza. I słuchajcie, nigdy wcześniej nie jadłam pizzy w restauracji hotelowej i ciężko mi w to uwierzyć, że pizza w restauracji, która serwuje dania à la carte, będzie przepyszna, więc musiałam to sprawdzić i w ramach przystawki zjemy po prostu pizzę na pół, zamówiłyśmy też oliwki marynowane, a danie główne za chwilę zobaczycie. Pani mi tutaj też pomogła dobrać lampkę białego wina i ponieważ jestem tutaj z córką, to odpuszczę sobie dzisiaj testowanie koktajli, aczkolwiek karta drinków i koktajli wspomnianych jest naprawdę bardzo, bardzo długa. Jeżeli chodzi o koktajle, to na przykład podam wam cenę czegoś popularnego. No mojito 33 zł, Aperol, którego nie lubię. Jestem chyba jedyną osobą na świecie, która lubiłam kiedyś Aperol, ale po prostu znielubiłam, bo za dużo go było wszędzie. Po prostu nie jest to jakiś wybitny koktajl, umówmy się. 33 zł kosztuje. Pornstar Martini, tu już bym chętnie wypiła 39, także kilka przykładowych cen. No i co, czekamy na jedzenie. Czekając na pizzę, tak wyjrzałam za okno i zadałam sobie pytanie, dlaczego my nie siedzimy na tarasie? Zobaczcie, jaki tu jest fajny taras. Dobra, zróbmy test pizzy. Aromat jest taki, że jakie chrupiące ciasto. Ciężko mi tutaj, słuchajcie, się powstrzymać przed ugryzieniem jej. Sery, ciasto jest przepyszne i w ogóle te sery są obłędne. Mm-hmm. Bardzo dobra selekcja serów. Słyszycie to? Wow. Właśnie podjęłyśmy z Oliwią decyzję, że najbliższy niedzielny obiad zjemy właśnie tutaj. To jest bardzo dobra informacja dla wszystkich osób, które są z Trójmiasta albo w Trójmieście będą przebywać, że nie trzeba być gościem hotelowym, żeby skorzystać z ich restauracji, baru czy strefy spa. Więc my do tej restauracji na pewno wrócimy. Boże, jakie to piękne. Właśnie kurczaka zagrodowego, który jest tak idealnie zrobiony, soczysty, przepyszny, idealnie przyprawiony, ale to, jakie tutaj są sajdy, to po prostu jest mistrzostwo świata. Puree z batatów. Gdybym nie wiedziała, że to jest batat, to bym pomyślała, że jest to jakieś warzywo, którego nie znam i nic nie wiem o świecie, bo on smakuje zupełnie inaczej. Nie wiem, czy on ma jakąś oliwę orzechową. Także jem szybciutko i przechodzimy do finału tej historii. Jest mi tak dobrze. Ta beza jest wybitnie pyszna i nie jest bardzo słodka, jest idealnie wyważona, jest bardzo lekka i jest dokładnie taka, jak lubię. I wszystko, co tutaj zjadłam,
zaskoczyło mnie. Nie będę ukrywać, że mnie zaskoczyło, bo nastawiałam się, że będzie smacznie, bo jednak ludzie mylnie myślą, że restauracje hotelowe nie mają dobrego jedzenia, a 4 i 5 gwiazdek z mojego doświadczenia wynika, że prawie zawsze jest bardzo smacznie, a czasami nawet jest wybitnie. I tutaj jest naprawdę, tu jest przewybitnie. W końcu nadeszła pora na spa. I to jest ten moment, w którym pozbędę się wszelkich wyrzutów sumienia, chociaż będę z wami szczera, jak jedzenie jest tak dobre, to tych wyrzutów praktycznie nie ma. Tutaj można sobie też usiąść na kawkę. O, mamy Jonel. Słyszałam, że tutaj robią świetne zabiegi. My dzisiaj nie skorzystamy, bo idziemy prosto na basen. Naprawdę ten basen jest przeogromny, ale długi. Nie, no tutaj naprawdę dwie długości robimy i mamy spalony nasz cały posiłek. Tutaj jest taka strefa relaksu z leżakami i też słońcem. Dzisiaj było słońce, ale już jest dość późno, więc słońce już zaszło i hotel z zupełnie innej perspektywy. Nice. Woda jest tak ciepła. A tam jest, słuchajcie, domek do jogi i właśnie chyba się zajęcia skończyły, panie wychodzą, więc też taka ciekawostka, bo nie widziałam nigdzie indziej takiego miejsca. Załapałyśmy się jeszcze na Golden Hour, więc jest po prostu przepięknie. To bardzo mi się podoba, bo się ten basen jest naprawdę duży i ta strefa tutaj dookoła, te leżaczki, no jest sporo, więc myślę, że jak hotel ma nawet większe obłożenie, to każdy sobie, albo prawie każdy znajdzie sobie miejsce. Dobra, Oliwia wybrała, idziemy do sauny parowej. Idealnie, słuchajcie, wytrwałyśmy do zamknięcia i nie ma już nikogo, więc mogę wam pokazać, jak duże oni tutaj mają sauny. Jakbyś mogła trochę dać parę stopni do góry? Na dół. Dobra, ile mówiłaś, że mani kosztuje? 50 zł mani? Spoko. Kurde, ciemno tu jest trochę. Ile to jest zabiegów? Farbowanie rzęs. Regulacja brwi. Zabiegi, peeling kremowy całego ciała 140 zł. A jakiś taki masażyk, miła pani. To dla mnie. Dla pani. Jaki pani życzy? Ja pani zrobię. No, ja drenaż, o! Zrobię pani drenaż limfatyczny nóg. 60 minut 170 zł, a 120 minut 270 zł. No czy to jest dobry cen? Nie, najdroższy. Godzina mam cię masować? Miałyśmy oglądać? Tak, a miałyśmy Netflixa oglądać. Nic nie ma na Netflixie, więc oglądamy francuską telewizję. Bo w polskiej też nic nie ma. I edukujemy się. Tak, nie, ale... O, tak, nie. Życie z nastolatką. Tak, nie. W takim sensie mi chodziło, że jakbyśmy tu mieszkali, to ja bym na górze. Dzień dobry. Witaj, świecie. I obudziłam się w zasadzie raz w nocy i mi się to często zdarza też, jak śpię w domu. I to była piąta. I tak się obudziłam w zasadzie... To już nowy dzień. Grażynko, nie, jeszcze nie. Dopiero piąta. Ale grażynki ogólnie, jest 7 rano, grażynki wstają wcześniej. Można sobie omlecik tutaj zamówić, albo coś innego. Mamy naprawdę bogatą ofertę śniadań. I można samemu nakładać. Jezu, cudowne. Normalnie się z czymś wspaniałym. Tutaj mamy wyspę z pieczywem, jest i ciasto, którego mi ostatnio brakowało i to aż w dwóch hotelach. O, fit galaretki, tam jeszcze taka wyspa śniadaniowa i można zjeść na tarasie, co też pewnie uczynimy. Czy wy również, będąc w hotelu na śniadanie, jecie jajecznicę? Słuchajcie, ja prawie zawsze... Moja mama robi najlepsze takie truskawki w jakby kompocie. Jak je zobaczyłam, to... W taki zalewie. Musiałam po prostu je zjeść z tymi kawałeczkami gofrów zamiast ciasta, więc
słodki finisz będzie dzisiaj naprawdę zacny. Także poranny spacerek sobie robimy i wskakujemy zaraz znowu do wody. I przed chwilą poszliśmy z drugiej strony i tam odkryłyśmy uprawę ziół. Odkryłyśmy uprawę ziół, tak, na terenie hotelu i tam było oregano, tymianek, bazylia, szałwia, no same wspaniałości. Jakie fajne ławki muszelkowe. I tutaj mamy, wow, nawet siłka jest pod chmurką. I taki statek. A to będziesz testować? To? Ten plac zabaw? A fontannę będziesz testować? Bardzo mi się podoba ten teren tutaj dookoła. Naprawdę to jest taki chill. Niesamowicie. W ogóle nie czuję się, jakbym była w Trójmieście. Tutaj są, słuchajcie, sale konferencyjne. Więc można też zorganizować jakiś biznesowy meeting na spokojnie. Mam wrażenie, że gdziekolwiek bym nie poszła w tym hotelu, to wszystko jest super duże. Zobaczcie na siłownię. Naprawdę tu jest dużo sprzętu. Tam widzę większe ciężary. Sporo maszyn. O, wzywają mnie, słuchajcie. Także gdyby ktoś potrzebował, to bardzo proszę. I powtórka z rozrywki. I mamy, słuchajcie, dwa jacuzzi dla siebie. No dobra, że chyba wszyscy są albo na śniadaniu, albo nie wiem, może na mieście, jak taka piękna pogoda. Niestety, moi drodzy, ale nasz pobyt dobiega końca. Przyznam wam, że jak z wami teraz rozmawiam, leżąc na tym leżaku, przy słońcu, przy dźwiękach dochodzących z jacuzzi i z fontanny, czuję się, jakbym była na wakacjach w tropikach. I myślę, że to jest najlepsza rekomendacja dla tego hotelu. Mimo, że on jest bardzo duży, to wszystko jest bardzo dobrze skomunikowane i nie miałam problemu z tym, żeby się tutaj po nim swobodnie poruszać, żeby wszystko znaleźć. Także to jest na ogromny plus, bo trochę się tego obawiałam. Jak będziecie tutaj bukować pokój, to zdecydowanie polecam właśnie ostatnie piętro i te pokoje takie ala loftowe z antresolą, bo to poczucie przestrzeni jest naprawdę rewelacyjne. Minusem zdecydowanie są widoki dla osób, które są estetami i chcą mieć za oknem wodę, jakiś, nie wiem, niesamowity obraz miasta. No tutaj widzieliście te widoki. Nie są nieładne, ale też nie zwalają z nóg, bo mamy tutaj tereny zielone, widać też po drugiej stronie inne hotele. Także dla osób, dla których widok jest ważny, no to nie wiem. I coś, co jest dla mnie absolutnym hitem, ta strefa spa z basenem, saunami, jacuzzi zewnętrznym, tymi leżeczkami tutaj. Jestem, słuchajcie, pod ogromnym wrażeniem, więc jeżeli szukacie takiego hotelu, w którym chcecie spędzać czas właśnie w taki sposób jak ja teraz, to Radisson Blue będzie dla was idealny. Oferta gastro, bardzo pozytywne zaskoczenie. No i taki mały minusik, że faktycznie słychać było niektóre dźwięki dobiegające z korytarza. Plusem też są balkony. Dla mnie na przykład to, że można otworzyć, przewietrzyć się, usiąść sobie na chwilę, to też daje bardzo fajne poczucie komfortu. Obsługa rewelacyjna, hotel czyściutki, bardzo duży parking, za który oczywiście trzeba zapłacić, bo wszędzie parkingi są płatne przy hotelach. Jeżeli znacie hotele, w których nie ma płatnych parkingów, a można bezpiecznie auto zostawić, to napiszcie mi w komentarzu. Dla plażowiczów i osób, które przyjadą do Trójmiasta i będą chciały mieć blisko do plaży, no to 250 metrów przejdziemy na drugą stronę ulicy i za chwilkę już mamy plażę. Więc to jest niewątpliwy plus. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Napiszcie koniecznie na dole. Ja hotelowi Radisson Blu bardzo dziękuję za możliwość nagrania tego materiału. Dzięki, moi drodzy, i do zobaczenia za jakiś czas w nowym odcinku tej serii. Pa!